Witam Was, bracia i siostry, bardzo serdecznie, drodzy goście, którzy jesteście na naszym nabożeństwie. Kochani, kiedy myślę o Wieczerzy Pańskiej, myślę o wielu rzeczach, które Pan Jezus dokonał, ale tylko o jednej Pan Jezus powiedział, aby Go wspominać, aby czynić to cały czas, w sposób widzialny, w postaci Wieczerzy Pańskiej. Pan Jezus właśnie wspomniał o tym, abyśmy to czynili na pamiątkę, abyśmy cały czas przypominali sobie to największe wydarzenie, którym była śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa, Jego krew przelana za nasze winy, za nasze grzechy. Abyśmy to cały czas sobie uświadamiali, że jest to coś najcenniejszego, najwartościowszego, żeby to nie zeszło, to poselstwo o krwi Pana Jezusa Chrystusa nie straciło na znaczeniu. Dlatego tak wielką rangę temu nadał Pan Jezus, że powiedział: wspominajcie to, czyńcie to na pamiątkę moją. I nie chcemy to czynić w taki sposób po prostu, bo taki mamy zwyczaj, ale chcemy na nowo odkrywać to, co stało się, kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu Golgoty za nas, za nasze życie. I dlatego, kiedy rozmyślałem na temat tego, co się stało, od razu mi się przypomniało to, co Izraelici, naród Boży w Starym Testamencie obchodził, co jest również dzisiaj dla nas świętem i obchodzimy to również podczas naszych nabożeństw, Wieczerzę Pańską, wspominamy śmierć Pańską. Tak samo naród izraelski miał Paschę. Oni również obchodzili swoje święto, kiedy baranek został zabity, kiedy naród izraelski został wyzwolony z niewoli egipskiej, z Egiptu, spod władzy Faraona. I my wiemy, że to jest oczywiście symbol tego, co się miało wydarzyć później, co miało się wydarzyć na krzyżu Golgoty dla ludu Bożego. I chciałbym, abyśmy popatrzyli teraz na wartość, na tą największą wartość, która się dla nas dokonała, a my wiemy, że tą największą wartością dla nas jest krew Pana Jezusa Chrystusa. Popatrzmy, gdy przechodził anioł śmierci od domu do domu w Egipcie, tam w narodzie izraelskim, na co on patrzył? Na co on patrzył? Czy patrzył on na życie tych ludzi, patrzył na ich grzechy, na ich upadki, patrzył na to, co oni zrobili, to, co oni czego dokonali? Czy zaczął ich rozsądzać, patrzył na to, ile się modlą, patrzył na to, czy cokolwiek oni robią? Nie, kochani. On tylko popatrzył na jedną rzecz. Na odrzwia każdego domu. Jeżeli tam była krew, to reszta go nie interesowała. Tylko go to interesowało. Krew. Nic więcej. Nic więcej. Nic więcej nie interesowało anioła śmierci. Nie zrobiło na nim nic innego wrażenia. Gdyby nie było krwi na odrzwiach każdego domu, to nie zrobiłoby na aniele śmierci żadnego wrażenia, jakiekolwiek modlitwy, jakiekolwiek gorliwe prośby, rzewny płacz, cokolwiek nie zrobiłoby na nim żadnego absolutnie wrażenia, jakiekolwiek usprawiedliwienie się, jakiekolwiek błaganie o litość, nic nie zrobiłoby na nim wrażenia. Jedynie, co mogło zrobić wrażenie, to właśnie zrobiła krew na odrzwiach każdego domu izraelskiego. I dlatego to jest taki obraz dla nas, że co widzi dzisiaj świat duchowy na odrzwiach naszego serca? Co widzi świat duchowy na odrzwiach naszego serca? Co widzi Bóg, gdy przychodzisz do Niego, gdy przychodzisz do Niego, aby mieć z Nim społeczność? Co widzi Bóg na pierwszy rzut? Co widzi Bóg na odrzwiach Twojego serca? Czy widzi Twoje dobre uczynki? Czy widzi Twoje dobre postępowanie? Czy widzi Twoje zasługi jakieś?
Czy widzi, raczej może na pierwszy rzut, co widzi na odrzwiach Twojego serca? Z czym i na jakiej podstawie przychodzimy do Niego? Boże Słowo mówi nam, że w liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, 19 wiersz, mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. Przez co? Przez krew baranka Jezusa Chrystusa. My wiemy, że w Starym Testamencie był taki dzień pojednania. To był jeden dzień w roku, kiedy arcykapłan raz w roku mógł wejść do miejsca najświętszego i mógł tam wejść jedynie z krwią. Nie mógł tam wejść bez krwi. Bez krwi zginąłby na miejscu. Ale mógł się pokazać tylko z krwią. Najpierw za swoje grzechy, a później za grzechy narodu izraelskiego. Więc musiał wejść tam z krwią, aby przebłagać Boga z powodu własnych grzechów i narodu izraelskiego. I kochani, my również dzięki krwi Jezusa Chrystusa mamy prawo wejść do miejsca najświętszego. I to, na co Pan patrzy, to patrzy przede wszystkim, czy my przychodzimy poprzez krew baranka, czy przychodzimy na podstawie własnych zasług, własnych jakichś dokonań, może jakichś starań. To nie robi na Bogu wrażenie. To, co robi na Bogu wrażenie, to, czy na nas jest krew baranka Bożego. Kiedy kapłani mieli ubierać szaty, my wiemy, że oni mieli być pomazani. Pomazani mieli być krwią i później olejem, ale mieli być pomazani krwią. I dlatego to jest tak bardzo ważne, aby na naszych szatach duchowych widniała krew, abyśmy się mogli cały czas powoływać na krew baranka Jezusa Chrystusa, gdyż to robi wrażenie na Bogu. I przez tą krew mamy dostęp bezpośredni do tronu Boga. Mamy tą możliwość, aby być w bezpośredniej obecności właśnie przez krew Jezusa Chrystusa. Ale również, co widzi wróg naszej duszy, szatan, gdy przychodzi do nas? Co tam widzi? Czy widzi tam krew? Czy może staramy się odeprzeć jego ataki poprzez jakieś inne rzeczy? Czy wiecie, diabeł wielu rzeczy się nie boi, ale jednej rzeczy na pewno się boi. Boi się, kiedy powołujemy się na krew Jezusa Chrystusa, kiedy powołujemy się na krew baranka. On tego się najbardziej boi, dlatego że on przychodzi do naszego życia, aby nas oskarżać, on jest oskarżycielem. Ale kiedy my powołujemy się na krew Jezusa Chrystusa, to krew Jezusa głośniej przemawia niż to, co diabeł przemawia w stosunku do nas. Jak Boże Słowo powiada, że krew Jezusa Chrystusa lepiej przemawia, głośniej przemawia niż krew Abla. Krew Abla przemawiała po to, aby żądała sprawiedliwości. A krew Jezusa Chrystusa czego żąda? Usprawiedliwienia. Woła za nami usprawiedliwiony. I kochani, krew Jezusa Chrystusa głośniej woła niż krew Abla i niż oskarżenia szatana. Jeśli Bóg słyszał wołanie krwi Abla, to tym bardziej Bóg słyszy wołanie krwi swojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Tym bardziej słyszy wołanie krwi swojego Syna Jezusa Chrystusa. Dlatego to jest tak bardzo ważne, abyśmy całą naszą nadzieję i ufność złożyli w krwi, w ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, jeśli świat duchowy tak poważnie traktuje krew Jezusa Chrystusa, z takim respektem odnosi się do krwi Jezusa Chrystusa, to jak my powinniśmy patrzeć na siebie? Jak my powinniśmy patrzeć na siebie? Kochani, przede wszystkim powinniśmy patrzeć na siebie nie poprzez to, co czynimy, kim jesteśmy, co robimy, ale poprzez to, jaką wartość Bóg nadał nam poprzez właśnie krew Jezusa Chrystusa. Jeśli Bóg na nas patrzy poprzez krew Jezusa Chrystusa w pierwszej kolejności i jeżeli to jest podstawą do tego, że możemy przyjść przed Jego tron, że to jest podstawą do tego, abyśmy byli zbawieni, bo przez łaską zbawieni jesteśmy przez krew baranka Chrystusa, a nie przez uczynki,
A dopiero później Boże Słowo mówi, że jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. I również z tych uczynków Pan również będzie nas sądził, ale już nie na potępienie, ale w celu obdarowania nas. Tak my również powinniśmy patrzeć na siebie w pierwszej kolejności właśnie poprzez krew Baranka Jezusa Chrystusa. Drogoście bowiem wykupieni. Każdy z nas, jeśli patrzymy jeden na drugiego, powinniśmy pierwsze Bogu być wdzięczni za to, że jesteśmy nabyci drogą świętą krwią Jezusa Chrystusa. Że mam przed sobą brata, mam przed sobą siostrę, która nie jest doskonała, który nie jest doskonały, ale w oczach Bożych jest drogo wykupiony. Stanowi wielką wartość ze względu na krew Jezusa Chrystusa. I dlatego powinniśmy patrzeć na siebie właśnie poprzez pryzmat krwi Jezusa Chrystusa i być wdzięczni, że jesteśmy Jego własnością. Gdyby Bóg patrzył na nas najpierw poprzez nasze uczynki, to nikt z nas nie miałby szans. Nikt z nas nie miałby możliwości ostać się przed Nim. Ale Bóg patrzy najpierw poprzez krew, poprzez łaskę. Łaska Jego idzie przed sprawiedliwością. Dlatego to jest takie wspaniałe, że również my, jako ludzie wierzący, doświadczywszy Bożej łaski, powinniśmy również na siebie patrzeć z wdzięcznością, że Pan nas wykupił, że jesteśmy Jego własnością. Jeżeli Pan przebaczył nam, to również my powinniśmy przebaczać sobie nawzajem, miłować siebie tak, jak Pan miłuje. Kochani, podsumowując, czym jest krew i co ona dla nas czyni? A więc po pierwsze, krew głośniej woła niż krew Abla, głośniej woła niż oskarżenia diabła. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu, jak Boże Słowo powiada. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, wierny jest Bóg i oczyści nas poprzez Jego krew świętą. Poprzez krew, Boże Słowo mówi, jesteśmy blisko Boga. Jesteśmy blisko Boga. Mamy z Nim bezpośrednią więź i relację. Poprzez krew jesteśmy uwolnieni z marnego postępowania przekazanego nam przez ojców naszych. Poprzez krew jesteśmy usprawiedliwieni, odkupieni, mamy pokój, jesteśmy uwolnieni od naszych grzechów. Kochani, to tak w wielkim skrócie, czym jest krew i co ona dla nas czyni. A teraz chciałbym przeczytać słowa pieśni numer 187, która mówi tak. Kto wiary spojrzenie skieruje na krzyż, uzdrowi Jezusa go krew. Więc spojrzyj na Pana, w pokorze się zbliż, najtkliwszej miłości to zew. Spójrz, spójrz, bracie, spójrz. Kto wiary spojrzenie skieruje na krzyż, uzdrowi Jezusa go krew. Trzecia zwrotka. Ni modły gorliwe, ni rzewny Twój płacz nie wniosą w ojcowski Cię dom. Krew Pańska zbawienie zjednała Ci, bacz. Krew koniec położy Twym łzom. I ostatnią. Radośnie go przyjmij miłości swej dar. Dziś darmo użycia Ci Pan. W Jezusie Tyś wolny od sądu, od kar. W Jezusie dział wieczny Ci dan. Życzę każdemu, który jeszcze nie ma pokoju z Bogiem, który nie ma pewności przebaczenia grzechów, nie ma tej bezpośredniej relacji z Panem Jezusem Chrystusem, abyś mógł się uchwycić Pana Jezusa. I tak jak czytałem w słowach tych pieśni, kto wiary spojrzenie skieruje na krzyż, uzdrowi Jezusa go krew. Tak jak Boże, Pan Jezus powiedział, że jeśli, tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Boży. Jeśli to, co mogło uratować tych, którzy zostali przez węże pokąsani, to było właśnie spojrzenie na Jezusa. Nic więcej. Żadna poprawa, nic nie pomogło. Jedynie spojrzenie wiary na węża, którego zrobił Mojżesz. To ich uratowało. Tak samo i dzisiaj. Jeżeli jeszcze nie spojrzałeś na Jezusa Chrystusa z wiarą, z ufnością, że Jego krew jest tym, co nas zbawia, co nas usprawiedliwia, co nas czyni Jego ludem. Jeśli jeszcze nie skorzystałeś z tej możliwości, dzisiaj zechciej spojrzeć na krzyż, zechciej spojrzeć na Pana Jezusa, na Jego lejącą się krew.
że ona, jedynie ona ma wartość w oczach Bożych. Jedynie ona, bo Boże Słowo mówi, że nasza sprawiedliwość jest jak szata splugawiona. Nasza sprawiedliwość jest jak szata splugawiona i dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy się przyodziali w tą szatę sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, którą On dla nas zdobył poprzez własną, swoją świętą krew. I dlatego chciejmy dzisiaj być wdzięczni, kiedy będziemy obchodzić tą pamiątkę. Chciejmy być wdzięczni za to, co On dla nas zrobił. Niech ten czas będzie również takim czasem wdzięczności za Jego świętą krew. Za to, że możemy przeżywać usprawiedliwienie, że możemy przeżywać pokój z Bogiem, ale również za to, że Jego sińce nas leczą, nas uleczyły. I chcielibyśmy się również tego uchwycić, że Jego ofiara nie tylko dotyczy naszego zbawienia, ale również dotyczy naszego uzdrowienia. Chcielibyśmy się również tego uchwycić. I chcielibyśmy z taką godnością i z wdzięcznością za braci, za Kościół, za wszystkie osoby, które Bóg postawił na naszej drodze, być wdzięczni za nich. Chcielibyśmy dziękować za Kościół. Chcielibyśmy dziękować Panu, że On buduje swój Kościół, który doprowadzi do swojej chwały, do Królestwa Niebieskiego i kiedyś nastąpi ten dzień, kiedy już razem będziemy przy stole Pańskim i tam będziemy się radować i wielbić Jego święte imię. Kiedy w domach naszych mamy jakąś, nie wiem, wieczerzę, obiad, śniadanie, cokolwiek, to my jako rodzice nie wydzielamy jednemu tyle, drugiemu tyle, ale po prostu każdemu dajemy tyle, ile chce. Każdy ma prawo, dostęp do tego błogosławieństwa, które jest na stole w jednakowy sposób. I dzisiaj również Bóg tak na nas patrzy, że każdy z nas ma prawo przyjść i wziąć tyle, ile chce. Przyjść, Boże, aby wziąć Boże błogosławieństwo. Bóg patrzy na nas, nie ma względu na osobę, jak powiada Boże Słowo, i patrzy jednakową miłością na każdego z nas. I dlatego chciejmy być Bogu za to wdzięczni, że Bóg nie ma jakichś swoich pupilków czy ulubieńców, ale Bóg jednakowo patrzy na każdego z nas. Tak jak my, rodzice, patrzymy jednakowo na nasze dzieci i chcemy, aby wszystkie one były ubogosławione tym, co jest na stole. Tak samo nasz Ojciec Niebieski chce nas jednakowo ukochać. Ukochał nas jednakowo i chce, abyśmy wszyscy korzystali z tego daru, jakim jest Pan Jezus Chrystus. Jeśli dzisiaj potrzebujemy Jego uzdrowienia, czy Jego przebaczenia, przyjdźmy do Niego, chcielibyśmy się Jego uchwycić, chcielibyśmy Go poprosić może oczyszczenie, może o uzdrowienie, jeśli przeżywamy jakieś problemy w naszym ciele. Wierzymy, że Pan będzie się dotykał i podczas tej wieczerzy będziemy się modlić, aby Pan dotykał się, aby ten chleb był ku uzdrowieniu, ku pokrzepieniu, ku posileniu naszych ciał również. Chcielibyśmy badać również nasze serca, jeśli Pan pokazuje Ci, że nie masz właściwej relacji z Bogiem, lepiej się wstrzymaj, lepiej pierwsze uporządkuj swoją relację z Bogiem. Jeśli Pan Ci pokazuje, że nie masz właściwej relacji ze swoim bratem, swoją siostrą, lepiej się wstrzymaj. Najpierw uporządkuj swoją relację ze swoim bratem, ze swoją siostrą, aby nie było przeszkody do Bożego błogosławieństwa. Bo jak Boże Słowo mówi, jeśli niegodnie przystępujemy, to ten chleb, który miał się stać błogosławieństwem dla nas, stanie się dla nas przyczyną choroby, jak Boże Słowo mówi. Może się stać przyczyną choroby. Dlatego chcielibyśmy z taką powagą i z wdzięcznością, świadomi tego, co dla nas Pan Jezus uczynił, jak wiele Go to kosztowało. Chcielibyśmy nie przystępować do Wieczerzy Pańskiej tak frywolnie, tak z biegu, ale naprawdę z wdzięcznością i z chwałą, z uwielbieniem. Chcielibyśmy Panu, tak jak już powiedziałem, podczas roznoszenia chleba, chcielibyśmy być wdzięczni Panu, chcielibyśmy dziękować Panu za to, co dla nas uczynił, gdyż nie ma większej rzeczy, jak właśnie Jego krew przelana dla nas, dla naszego zbawienia. I to jest nasza ufność, to jest nasza nadzieja, nie patrzenie na siebie, na to, co ja dokonałem, co ja uczyniłem, ale skrycie się pod Jego świętą krew, przed diabelskimi atakami, jak i również, kiedy przychodzimy do naszego Ojca, również poprzez krew Jezusa Chrystusa możemy mieć tą bezpośrednią relację, tą bezpośrednią, bliską więź z naszym Panem.
I dlatego chcielibyśmy Panu dziękować. Chciałbym, abyśmy już powstali. Poproszę braci. Przeczytam jeszcze fragment, który Pan Jezus powiedział, objawił apostołowi Pawłowi z pierwszego listu do Koryntian. Ten znany fragment z 11 rozdziału. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Panie, dziękujemy Ci za chleb, który możemy teraz łamać na pamiątkę Twoją. Wdzięczni za to, coś Ty dla nas uczynił. Wdzięczni za Twoje ciało, które było zranione, które było posiniaczone, które zostało zawieszone na krzyżu za moje i za nasze grzechy. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją doskonałą ofiarę, za to, że Ty jako baranek niewinny stałeś się dla nas ratunkiem. Krew Twoja, Panie, nas osłania przed atakami wroga. Krew Twoja lepiej woła niż oskarżenie wroga. Dziękujemy Ci, Panie, za Twój chleb i również za to wino, które będziemy spożywać. Prosimy, abyś błogosławił, Panie, każdego z nas. Abyś, Panie, błogosławił, aby ten chleb i to wino stało się, Panie, posileniem dla nas, abyśmy mogli wziąć posilenie i wzmocnienie. Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, dziękujemy Ci za dzieło Twojego Syna, które trwa i które jest naszym udziałem. I modlę się, abyś Ty uzdrawiał tych, którzy są chorzy pośród nas. Panie, abyś Ty posilał tych, którzy są słabi, abyśmy z tego miejsca mogli wyjść posileni, rozradowani. Panie, aby nasze serca mogły się rozradować w Tobie, Panie, bo Ty jesteś naszą radością, naszą siłą, naszą mocą. Uwielbiamy Ciebie z tego miejsca, drogi nasz Panie, i dziękujemy Ci, że możemy wspominać tą pamiątkę, wspominać, Panie, Twoją śmierć poprzez właśnie tą pamiątkę. Bądź wywyższony, błogosław każdego z nas. Amen.